Cześć. Jak wiecie, Kino Kosmos na razie jest zamknięte i pozostanie zamknięte do połowy kwietnia. Nie chcemy, żebyście stracili kontakt z dobrymi filmami, więc dzisiaj kolejna dawka rzeczy, które polecamy, które możecie zobaczyć za darmo i legalnie online. Zaproszę Was dzisiaj, żeby zobaczyć na Ninatece twórczość Juliana Józefa Antoniszczaka, czyli Antoniusza, urodzonego w 1941 roku w Nowym Sączu, świetnego polskiego animatora, rysownika i kompozytora, o czym za chwilę. Antonisz wyspecjalizował się w takiej technice, którą nazywał non-kamerową. Polega to na rysowaniu animacji bezpośrednio na taśmie filmowej, na początku na przykład nożykiem czy jakimś specjalnym narzędziem, a potem oczywiście farbkami, kredkami itd., itd. Zrobienie kilkudziesięciu albo kilkuset takich animacji ręcznie jest bardzo czasochłonne, ale niektóre z jego filmów animowanych mają nawet po 10-15 minut, co oznacza setki godzin pracy, które musiał poświęcić na tą formę właśnie animacji. Na Ninie zobaczycie wszystkie jego najważniejsze dzieła. Przede wszystkim zachęcam, żeby obejrzeć ostry film Zaangażowany, który tak naprawdę jest musicalem, oraz Jak działa Jamniczek. Ten film był wielkim hitem parę lat temu na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jest też hitem każdego YouTube Party. Kiedy będziecie chcieli zobaczyć coś więcej, jest tam jeszcze mnóstwo filmów polskiej kroniki non-kamerowej, a także mieszaną techniką zrealizowany, trochę animowany, trochę aktorski film o sztuce biurowej. Także na Ninatece zobaczycie godzinny koncert zespołu Małe Instrumenty. Jest to zespół, który dosłownie gra na bardzo małych instrumentach i nagrał swój koncert z okazji dziesięciolecia istnienia w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym w Warszawie i właśnie odgrywa muzykę do filmów Antonisza. Serdecznie zachęcam do zobaczenia filmów Antonisza i koncertu Małych Instrumentów. Linki oczywiście na dole. Do zobaczenia online i w kinie.